Żegnamy Fatimę. Było bardzo pięknie. Jest niedziela, 10 rano. 32 stopnie. 32 stopnie, bardzo ładnie. Udajemy się na zachód. Na najzachodniejszy zachód, jaki może być w Europie. Przed nami 175 km, także niewiele. Bardzo ładna miejscowość, prawie nad samym brzegiem oceanu. Zaraz będziemy mogli popodziwiać troszeczkę widoki. To ile będzie coś widać? Za 400 metrów, jedź dalej. Ocean widać tutaj z przodu, widzimy ocean. Tak jest, bardzo ładnie. To nie jest niebo, to jest ocean tutaj na dole, bo na górze to jest niebo, ale na dole jest ocean. Właściwie wyglądają tak samo, ale to jest ocean. No trzeba wierzyć na słowo, bo tu nie idzie niestety tego odróżnić. Ale zaraz będziemy widzieć z bliska, także wszystko zobaczycie, bądźcie cierpliwi. Za parę sekund, bo to zmontujemy tak, żeby było parę sekund, będzie wszystko widać. A nie, a jednak było paręnaście sekund, a? O, i teraz chyba widać, nie? Czy jeszcze nie widać? O, właśnie to teraz widać. Widać. Prawda? Widać? Widać. I się pytam nie ciebie. Cabo de Roca. Czyli miejsce najbardziej na zachód wysunięte w Europie. Jeszcze kilkaset lat temu uznawane za zachodni krańc świata. Stąd już można tylko wracać. Co też uczynimy. Trochę wysoko, nie? I tak sobie wędrujemy po klifie. Zjeżdżamy na dół po wizycie na przylądku i teraz udajemy się w stronę Lizbony, tam będziemy szukać noclegu, a potem pójdziemy zwiedzać miasto. I tak jest plan na dzisiejsze popołudnie niedzielne. Oby wyszło to wszystko. Póki co noc zjeżdżamy. Za panią, która nie za bardzo wie, jak to robić. Jesteśmy na miejscu, przed nami Lizbona i tu gdzieś jest wjazd na kemping, trzeba go zlokalizować jedynie. No, ten jest mądry, ale to wcale nie jest tak, jak on mówi. Niech się nikt nie dozwie, a tam ktoś wyjeżdża, to pewnie jest tak wprost.
O, tu jest supermercado, trzeba to zapamiętać, bo będzie blisko ten sklep. A tu się... Dobra, zamknij się teraz. Mi się nie potrzebuje w tej chwili. Dobra, gdzie tu campismo? W lewo? W lewo. Dajmy na to, że w lewo, co? No a gdzie tu się wjeżdża? Tutaj, tak? Tak jest, świetne to jest. Kieruj się na południowy zachód. Las que as canções não são domínio só pessoal. A cultura pop é de domínio público. De segunda a sexta. Hello. Hi. We would like to spend a night on this car. Yeah. Park after that car. Okay. Then go to the reception. It's all I did and a number of the plate. Okay. Okay, thank Without you. Okay. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Gdzie to miał być? Aha, tutaj. Dobra. Tutaj. I tutaj jest fajne miejsce, nie? Dobra, jak tu wjechać? Tutaj widzę. Zwiedzamy Lizbonę. Restauracja. Okazuje się, że można tramwaj spuścić ze schodów. Proszę bardzo. Tu są schody, tam są tory, a tam są wagoniki. Pięknie, nie? Idziemy dalej. Dobra, idziemy. Ale mamy księta! Zarabiamy na kolację. Ujo, panie! O matko! Chodźcie na tle, zrobimy sobie zdjęcie. Nie, bo to trzeba by było. Przepięknie. Pewnie to jest jakiś sztywny kostium i on tam wchodzi. No czas. No i co? Ładnie, nie? Pięknie w Lizbonie. Bardzo ładne miasto. Mógłbym tu zamieszkać. Trochę dużo turystów, ale nic. Piękne miasto, piękne, piękne, piękne. Mamy zameczek. Dobra, musimy złapać tramwaj. Mamy Marty, mamy księdza. Dzień,